10% głosów. Ta radość nie dziwi, bo PiS będzie rządzić samodzielnie. Jestem szczęśliwy. 8 lat czekałem na to zwycięstwo. No jest radość, nie ukrywam, że po tym ciężkim okresie 8 lat rządów Platformy jest to niezmierna radość dla naszej partii. Dla partii, przed którą już teraz stoi mnóstwo wyzwań, no i oczekiwań, czy obietnice wyborcze zostaną spełnione. W pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość powinno zająć się sytuacją emerytów, bo obecna sytuacja osób starszych jest naprawdę niedopuszczalna. Ludzie starsi potrafią dostawać naprawdę skandalicznie niskie emerytury. A to wyzwania dla nowych posłów. W Cuglach wygrał doświadczony w Sejmie Max Kraczkowski. Jeżeli wejdzie z naszej listy 3 posłów, będę bardzo szczęśliwy. Jeżeli wejdzie 4, to praktycznie oszaleję za dość, bo to będzie dowód na to, że na przestrzeni lat, kiedy jestem posłem z Piły, która się stała moim drugim domem, wychodząc z wyniku, gdzie nie, jako Prawo i Sprawiedliwość nie mieliśmy żadnego mandatu, mamy wielki progres. To wielki powód do radości. A nawet do otwarcia szampana, bo PiS będzie rządzić samodzielnie. To po 1989 roku pierwsza partia we współczesnej historii Polski, która przejmie całkowicie odpowiedzialność za swoje rządy. Region Pilski reprezentować w Sejmie będzie także Krzysztof Łapiński, wicerzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy oraz Marcin Porzucek. Szczęść Boże, oddzwonię. Zdobył mandat, startując z 12 pozycji. Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci, prowadziliśmy kampanię, która była oparta na przesłaniach gospodarczych, społecznych. Ja osobiście przede wszystkim jestem kojarzony jako osoba będąca czy jednocząca środowiska przeciwko Platformie Obywatelskiej. Mam jednak nadzieję, że Platforma Obywatelska będzie merytoryczną, kulturalną opozycją. Tym bardziej, że w okręgu pilskim jednak Platforma Obywatelska okazała się silniejsza. Wiele wskazuje na to, że będą mieć 4 reprezentantów w Sejmie i już zapowiedzieli, że będą tworzyć silną opozycję. Wielka wygrana, to wielka radość w dniu wyborów, ale to też wielka odpowiedzialność. Będziemy na pewno bardzo przyglądać się temu, w jaki sposób te złożone obietnice będą realizowane. Czy obietnice wyborcze Prawo i Sprawiedliwość będzie spełniać także poprzez pilskiego posła? Max Kraczkowski nie chciał odpowiedzieć, czy otrzymał już jakąś propozycję rządową. Teraz jest za wcześnie, nikt jeszcze nie dzieli żadnych stanowisk, my spokojnie czekamy z pokorą na ostateczne wyniki wyborów. Ja jedynie mogę powiedzieć, że Maxa Kraczkowskiego znam już ładnych paręnaście lat. Jest to osoba na pewno i doświadczona, i kompetentna i mam nadzieję, że jeśli będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Beaty Szydło, to Max na pewno będzie brany pod uwagę jako osoba, która może w tym rządzie być. Ale to może być jeszcze dzielenie skóry na niedźwiedziu, wciąż bowiem nie mamy oficjalnych i ostatecznych wyników wyborów. Jednak Max Kraczkowski reprezentuje ugrupowanie, które wygrało. Ponad wszelką wątpliwość ten fakt trzeba respektować, ale pamiętając, że powiat pilski ma swoją specyfikę. Ta specyfika polega na tym, że wygrała Platforma Obywatelska, nie wygrał PiS. I o tym warto pamiętać. Tym bardziej, że ich kandydat do Senatu odpadł. Janusz Kubiak zdobył o 5000 głosów mniej od zwycięskiego Mieczysława Augustyna.